A propos gry i a propos świata realnego, BJ, cała Kwiatowa i Półmokotowa na ciebie czekało, na pewno na czacie w tym momencie zawrzało, że znowu jesteś. Włosy zapuściłeś, widzę. Tak jest. Jesteś coraz piękniejszy i coraz młodszy. Słuchaj, chciałbym cię zapytać, bo jak wiemy już, ta nowa gra już nie jest pod szyldem FIFA, bo chodzi o licencyjne sprawy Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej, a producentem gier z Kanady, bo to są Kanadyjczycy, ci, którzy grę produkują. Chciałbym ciebie zapytać, dzisiaj zadać, myślę, intrygujące pytanie dotyczące gry z roku ubiegłego, sezonu ubiegłego, a tego, którzy piłkarze mają największy wzrost punktowy rok do roku, sezon do sezonu, bo przecież gra poniekąd śledzi to, co się dzieje w świecie realnym, prawda, w świecie rzeczywistym. Więc siadaj i opowiadaj. No 10 takich zawodników, z tego większość graczy to jednak są zawodnicy z Premier League. Mamy tutaj trójkę zawodników z Chelsea, Londyn, czyli Nicolas Jackson oraz Moises Caicedo. Łącznie kosztowali ponad 150 milionów funtów, ale wydaje mi się, że mogą mieć problem, mimo że tutaj mają dosyć wysoką ocenę, żeby znajdować się regularnie w drużynach tygodnia, bazując na aktualnej formie The Blues. Jest jeszcze Romeo Lavia z Chelsea tutaj w tym zestawieniu. On, co ciekawe, w zeszłym roku w FIFA 23 miał ocenę 63, czyli taką samą jak na przykład Cezary Miszta, także tutaj bardzo mocno podskoczył ten zawodnik. No takie moje top 3 z tego zestawienia, jeśli chodzi o zawodników, no to Kvaratskhelia, o którym w zeszłym roku sporo rozmawialiśmy, często się pojawiał w naszych tutaj przewidywaniach drużyny tygodnia. No wygląda teraz fantastycznie, 86 oceny ogólnej. Na pewno jeszcze Alex Balde z Barcelony, który tutaj zaliczył też potężny upgrade i jest takie poruszenie w społeczności, że wygląda znakomicie, ale dlaczego ma jeszcze mniejszą ocenę niż Ferland Mendy z Realu Madryt, który ma 82, no i tutaj już mówią, że no już Balde mógłby mieć więcej. Mendy dostał tutaj spadek delikatnej oceny, no ale jeszcze Balde troszeczkę brakuje. No i tutaj jeszcze zwróciłbym uwagę na Mikiego van de Vena, czyli tutaj stopera Tottenhamu, też wygląda potężnie, jeśli chodzi o swoje statystyki, 85 tempa. Będzie na pewno używany. Ja bym chciał zwrócić uwagę na Barcole, bo to jest nowy piłkarz Paris Saint-Germain i tu ja się nie zgadzam akurat z tym, bo Barcola ma znaczne wzrosty, jego kupiono co prawda za 50 milionów euro do PSG, tylko ja cały czas mam w pamięci, że to był transfer robiony trochę na biegu przedostatniego dnia okienka transferowego. W razie, gdyby nie udało się ściągnąć Kolomuaniego, no to ściągnęli tego Barcole. Moim zdaniem nie będzie grał w ogóle w PSG za dużo, ale to się przekonamy w ciągu najbliższych miesięcy. Ale że słuchaj, BJ, zdaje się, że świat realny, znaczy, że świat gry nie do końca. Będziemy mówili FC24, jaka jest taka krótka nazwa? Tutaj nie. Też panuje debata, no chyba no. FC24, no bo nie EA FC24. No to jeszcze... się robi długie, prawda? Tak, tak. EA FC24 to jak J23 znowu nadaje. Ale no słuchaj, właśnie. Świat gier nie do końca dogania jeszcze świata realnego, bo chyba w grze nie ma Lamina... Jamala z Barcelony, tak mi się wydaje, czy nie? Czy to nie jest do końca prawda? Faktycznie. Ja nie nagrywałem jego nazwiska, to na pewno. Faktycznie jeszcze go nie ma w grze dodanego. To też tam kwestie pewnie regulacyjne, też związane z wiekiem zawodnika i tak dalej. Tak, bo to był jeszcze dzieciak pojawi. Przecież. No dokładnie. No właśnie. A pamiętajcie, że teksty do gry nagrywa się dobrych kilkanaście miesięcy, zanim one zostaną zaimplementowane do samej gry, do samego systemu. No więc Jamal wtedy jeszcze prawdopodobnie miał mleko pod nosem i myślał o tym, na którą jutro idzie do szkoły, a nie o poważnym graniu w piłkę. Ja bym jeszcze tylko do tego zawodnika z Ekstraklasy o najlepszym strzale dorzucił potencjalnie Bicza Chciana, jeśli chodzi o strzał z dystansu. Sam jestem sympatykiem Widzewa, ale no, jako zawodnik Pogoni strzelał trochę tych bramek. A słuchaj, bo ty pewnie znasz już odpowiedź, za którą za chwileczkę rozstrzygniemy, a ty... Tomek mówi, że Podolski z tej czwórki. Kto tam jeszcze był? Iwi Lopez proponowany? A tutaj Zuzue? Na niektórzy Iszaka. No to kto? Ja też bym chyba postawił na Iszaka. Kto ma najmocniejszy strzał? Czy najprecyzyjniejszy? No co właśnie, jest? Bo to są różne statystyki. Bo jest siła strzału, jest strzał z dystansu, jest też wykończenie. No więc zależy, na którą patrzymy też. Znaczy ja myślę, że... No ale taka wypadkowa. No. Najsilniej... Wypadkowa tak. Precyzja plus siła? Tak. Poldi. Ja też daję Podolskiego z tego zestawienia, no ale nie sprawdzałem, więc nie wiem. Okej, dobra, no to teraz możemy rozstrzygnąć tę krótką zabawę. A co na czacie? Jaka jest najbardziej? 68% na Podolskiego. Na Podolskiego? Nie, no on ma zderznięcie na punkt. Nie, teraz strzał 78, Podolski. I po to są rzeczywiście zawodnicy z najmocniejszym strzałem statystyki, ale to ciekawe. Iwi 75,
Iszak 73, Josue 72 i Poldi 78. No to mieliście panowie, rację. To co, jeszcze jest Bejot, czy już żegnamy? No żegnamy do przyszłego tygodnia. Żegnamy cię Bejot, do zobaczenia za tydzień. Ściski, trzymaj się.